Rozpoczęło się spotkanie pomiędzy Hutnikiem Warszawa i UKS Bożencin. Na razie wynik meczu 0-0. A w meczu Pogoń Grodzisk Ożera Janka 2-1 dla drużyny Pogoni Grodzisk. I w tej chwili padła trzecia bramka dla drużyny Pogoni. Zmiana wyniku 3-1 prowadzi drużyna Pogoni Grodzisk. Już, rzucaj, na co czekasz? Nie ma cię bliżej, podchodź. Przypominam, w meczu rocznika 2002 pomagają Pogoni Grodzisk i KS Ożarowianka prowadzi Pogoni granica w kostiumach biało-czerwonych 3-1. A w meczu Hutnik UKS Bożencin 0-0. Strzelaj na bramkę. Strzelaj na bramkę, jak trafisz. Rzut rożny dla drużyny Pogoni Grodzisk. Twoja, Michał. Albo zostaw. Dobra. Bliżej macie. Hutnik Warszawa, UKS Bożencin 0-0. Pogoń Grodzisk KS Ożarowianka 3-1 w roczniku 2002. Michał do krycia! Michał! Kogo przejmij! Przejmuj! Udawaj coś! No, to ty czekasz, tak?
Pierwsza ty. Słowa, słowa! Brawo! Pali! Na nie, chodź! Chodź! To nie ma, za darmo! Kuber! Gra linię! Plecy! Łucznik 2000, Kuchnia Warszawa, bezbramkowo remisuje z UKS Bożęcin. Natomiast w roczniku 2002 Pogoń Grodzic prowadzi 3-1 z drużyną KS Żarowianka. Ręka. Michał, weź w tą piłkę! W roczniku 2000 Kuchnia Warszawa UKS Bożęcin 0-0, rzut drożny dla drużyny Bożęcina. Nie zmienił się wynik w roczniku 2002, Pogoń Grodzic prowadził drużyna Żarowianki 3-1.
wchodzicie! Sami też strzelicie. Wynik meczu 4-1 dla drużyny Pogoni Grodzisk. Co jest z wami? Już, rozgryweczka, już, szybko. A w meczu Rocznika 2000 nadal wynik bezbramkowy. Kutnik, UKS Bożęcin. No! Bierz piłkę. Idziemy po tamtym. No już. No to dobra, dawajcie tutaj. Nie, szybko, czarny, szybko. Pomarańcze. Chłopcy, za linię przejdźcie i się rozgrzewajcie, tylko porządnie. Czarny! Zakończyło się spotkanie Grodzisk. Michał! Dwa pomiędzy drużynami Pogoń Grodzisk i Gliwicki. KS Orzeń Bianka, wynik meczu 4-1 dla drużyny Pogoń Grodzisk. Panowie, macie się rozgrzewać. A w meczu UKS Bożęcin Kutnik Warszawa, wynik 0-0. Rzut wolny dla drużyny UKS Bożęcin. Spalony! Kutnik Warszawa, UKS Bożęcin, bramkę zdobyła drużyna Kutnika i prowadzi w drużynie UKS Bożęcin 1-0. Do meczu przygotowują się drużyny Zaborowianki i Partyzanta 1. Partyzant, Zaborowianka w roczniku 2002. To spotkanie za chwilę się rozpocznie. A
w roczniku 2000 drużyna Chutnika prowadzi z UKS Bożęcin 1-0. Bożęcin, wynik meczu 1-0 dla drużyny Chutnika Warszawa. Chutnik Warszawa prowadzi z 1-0. Dawaj, Hubert! Albo nożyczkami do wzorku, wiesz jak je? Ej, ale wróćcie się, wróćcie się, teraz oni się nie kręcą, że teraz wróćcie. Michał, kryjesz to nożu. Środek jest bez krycia. Pobawić się piłeczką. Przyjdziecie trochę, stopnij się Pelika. Co ty powiedziałeś, Dorian? Nie strzałem. Dalej. Biegamy. Zobacz, zobacz, będzie grał. Już do niego, podejdź. Podejdź, podejdź, no właśnie. Ręka. Drużyna Zaborowianki, prosimy drużynę Zaborowianki Partyzanta, aby rozgrzewały się na boisku. Czekamy na sędziego. Proszę nie stać, proszę się rozgrzewać. Mała rozgrzeweczka za chwilę. Panowie, minuta została. Sędzia wejdzie na boisko, a to spotkanie także
nie stoimy na boisku, tylko rozgrzewamy się. Nie ma krycia, Piotrze! Matej, twoja, wybij! Po linii! Hej! Idziesz, on idziesz! Patryk, idziesz! I dograj! Ale mocniej! Nie ma siły, tylko nie dograj! Brawo, Matej! Znajdź do jednego! Brawo, Matej! Ale nie w tą stronę! Panie! Jedna strona! Nie da się zaspalić! Nie proszę ucha! Cofnąć się, czy połami! Dobra, jedziemy! Dobra, wracamy! Wracamy do krycia, do końcówka jest! Może tak chce! Przejąć ją! Chłopcy, chłopcy, rozgrzewamy się cały czas! Nie stoimy na boisku! Zakończyło się spotkanie pomiędzy...